Cześć, witam ponownie w drugiej części mojego mega dna. I bez zbędnych wstępów przechodzimy dalej do rzeczy. Najpierw może tak, tutaj mam trzy produkty do włosów. Organix, Ogielex, jakby to nazwać, szampon, odżywka i jeszcze jedna odżywka. Tutaj mam szampon z czereśnią, odżywka z czereśnią i odżywka z mleczkiem kokosowym. Powiem tak, to są chyba najlepsze produkty do pielęgnacji włosów, jakie używałam, i szampony, i odżywki, po prostu rewelacja. To są szampony, które nie zawierają SLS-ów, bardzo naturalne składy. Szampony ładnie się pienią, wytwarzają taką bardzo gęstą pianę, po prostu jak bita śmietana. Bardzo ładnie odżywiają włosy, nie podrażniają skóry. Te szczególnie mi się podobały, bardzo pięknie pachniały, właśnie wiśniowo, czereśniowo. Tutaj ten odżywka kokosowa, też bardzo ładny zapach, świetnie działała. Niestety ona jest bardzo gęsta i po prostu pod koniec już było bardzo ciężko ją wyciągnąć z tego opakowania do końca, ale ogólnie bardzo dobre produkty, gorąco polecam. Kupuję tylko na promocji, bo moim zdaniem chyba oryginalna cena 7 funtów, jak za szampon, to nie jest znów aż tak mało, ale w promocji kupuję i są świetne, polecam. Dalej, następny produkt do włosów, lakier do włosów Got to Be. Słuchajcie, tak jak wcześniej też nie zwracałam uwagi na to, jakie lakiery kupuję, po prostu kupowałam takie, jak mi wpada w rękę. Teraz po prostu jestem od niego uzależniona, jest po prostu świetny. On jest taki w ogóle jakby gumowy, w pierwszym momencie jak właśnie popsikamy nim włosy, to jeszcze można z nim coś tam popracować, trochę te włosy tam pougniatać czy ułożyć, a potem jak zasycha, to już na amen. I fryzura trzyma się przez cały dzień. No świetny, po prostu świetny lakier, jeśli macie problem z ułożeniem, nie trzymają Wam się włosy i tak dalej, tak jak mi na przykład, to polecam, bo jest po prostu rewelacja, ten właśnie żółty. Co tutaj mam dalej? Do pielęgnacji twarzy dwa produkty z Boots Bees. Tutaj mam żel do mycia twarzy i tonik. To jest seria Radiance. Słuchajcie, Boots Bees to jest taka firma, też zakupiłam te produkty w Holland & Barrett. Firma, która produkuje właśnie kosmetyki naturalne. I to są kosmetyki z zawartością mleczka pszczelego czy wosku pszczelego. Bardzo fajne produkty. Ten żel, on się w ogóle nic nie pieni. On rzeczywiście ma konsystencję żelu, ale się w ogóle nie pieni. Jest taki bardzo, bym powiedziała, glutowaty. Zapach taki średni, no naturalny, tutaj chyba nie ma w ogóle żadnych perfum, bo on ma bardzo taki naturalny zapach. Pozostawia gorzki smak na ustach, no podejrzewam, że jest to wina tego właśnie wosku pszczelego, ale bardzo ładnie oczyszcza twarz. Myślę, że nadaje się również do tłustych cer, czy właśnie osób, które walczą z trądzikiem, ponieważ on bardzo ładnie oczyszczał twarz, ale jej w ogóle nie wysuszał. Bardzo naturalny skład. Tutaj ten tonik, on był dla mnie troszkę jakby za bardzo wysuszający. On ma tutaj w ogóle w składzie gdzieś przy samym końcu kwas salicylowy, ale ma również wyciąg hazel. Boże, zapomniałam, co to jest. W każdym razie to jest wyciąg... nieważne. Tonik raczej przeznaczony, myślę, do cery tłustej. Dla mnie on był trochę za bardzo wysuszający, trochę zbyt jakby silny w swoim działaniu. Ale to nie mówię, że mnie wysuszał, po prostu nie dawał mi takiego nawilżenia, jakiego zwykle oczekuję od toniku. Dlatego tego toniku może nie kupię ponownie, ale na pewno polecam do mieszanych i tłustych. Natomiast ten żel świetny i na pewno do niego wrócę i polecam bez względu na to, jaką macie cerę, bo był naprawdę bardzo dobry. Znowuż tutaj mam, widzę, dwa produkty z Rituals. I tutaj mam lotion do ciała, mleczko, krem do ciała. Tak jak bardzo lubię te właśnie masełka czy kremy z Rituals, one po prostu tak pięknie pachną, ale z reguły one są dla mnie zbyt ciężkie, jakby zbyt takie treściwe, może nie na co dzień, tylko co jakiś czas. Natomiast ten balsam był rewelacyjny, po prostu ładnie pachnie, bardzo fajna taka lekka konsystencja, ładnie się wchłaniał, ale bardzo ładnie nawilżał. I w ogóle mam wrażenie, że on jakby bardziej długofalowo też działał na skórę, ponieważ często mam tak, że nakładam jakiś balsam na skórę,
ale jak go przestajemy używać, to jakby nie widzimy już żadnego większego efektu. A mam wrażenie, że po tym balsamie, nawet jak on już mi się skończył i zaczęłam używać czegoś innego, to dalej miałam wrażenie, że ta skóra jest taka jakby podreperowana i nawilżona. Także bardzo gorąco polecam, świetny produkt. Nie wiem, czy Rituals jest w ogóle dostępny w Polsce, ale tutaj w UK no, można znaleźć sklepy Rituals. Jeżeli nic nie próbowałyście, polecam. Ja po prostu jestem uzależniona od tych zapachów. Mi się tam po prostu wszystko podoba. Nie każdy produkt mi się podobał, nie każdy produkt uważam jest wart swojej ceny, ale te właśnie wszelkiego rodzaju kremy i masełka do ciała są świetne. One po prostu pięknie pachną i pięknie działają. I tutaj mam jeszcze jeden, to jest Foaming Shower Gel z olejkiem. To jest w ogóle, a nie, to nie jest shower gel, to jest shower oil, czyli olejek do mycia ciała. No i to jest jeden z tych produktów, które ładnie pachną, ale jest bardzo niewydajny, on się bardzo słabo pieni. Nie zauważyłam jakiegoś szczególnego nawilżenia. Tak jak mówię, tak jak jestem zachwycona kremami, tak te produkty do mycia ciała uważam, że po prostu ich jakość jest nieadekwatna do ceny. Ogólnie może fajny na prezent, może fajny na po prostu jakiś czas, żeby sobie sprezentować coś, bo rzeczywiście ładnie pachnie, ale nic poza tym. Także tego aż tak do końca nie polecam. Tutaj mam żel aloesowy Holland & Barrett. Słuchajcie, tak jak są w ogóle takie filmiki, nie wiem, 10 czy 20 sposobów na używanie oleju kokosowego, tak moim zdaniem powinno się zrobić taki filmik o używaniu żelu aloesowego. Ja po prostu ten żel używam wszechstronnie, tak? Przede wszystkim po goleniu. Żaden balsam, żaden olejek nie łagodzi skóry po goleniu tak jak ten żel aloesowy. To jest po prostu coś niesamowitego. On właściwie natychmiastowo goi jakiekolwiek ranki i po prostu wygładza skórę i ładnie ją do tego nawilża. Jeżeli mam jakieś miejscowe, okresowe przesuszenie, na przykład na skórze głowy, od szamponu czy od czegokolwiek innego, nakładam żel aloesowy na skórę głowy, wcieram i po prostu problem znika. Nie dość, że ładnie łagodzi jakiekolwiek podrażnienia na skórze głowy, to jeszcze dodatkowo ładnie podnosi włosy u nasady. W ogóle jak miałam taki okres właśnie dużego przesuszania włosów, też niewielką ilość wcierałam we włosy, w ogóle w końcówki i też bardzo ładnie się sprawdzał, nie obciążał, ładnie nawilżał. Latem, jeżeli spiekę sobie ramiona, bo to mi się często zdarza, żel aloesowy jest niezastąpiony. Także polecam, jeżeli nie, ja żel aloesowy zawsze mam, takiej czy innej firmy, zwracam uwagę na skład, żeby to nie był żaden lotion, żaden krem z aloesem, tylko żeby to był właśnie 99% aloesu, takie są najlepsze. Sprawdza się praktycznie do wszystkiego. Dalej, mam produkt do włosów firmy Joanna. I to jest błyskawiczna odżywka, intensywnie nawilżająca. Jedwabna kuracja. Słuchajcie, tak jak z reguły jakieś tam spraye, takie odżywki w sprayach do włosów jakoś nie widzę szczególnie działania, tak te właśnie odżywki z firmy Joanna mi się sprawdzają, że włosy rzeczywiście są jakby takie bardziej wygładzone, miękkie, ładnie pachnie, jest to dosyć wydajne, pompka działała bez zarzutu. To jest chyba mój drugi produkt, mam jeszcze jeden, który wykorzystałam. Naprawdę polecam. Ja to kupiłam tutaj za niecałe 2 funty. Nie wiem, ile to kosztuje w Polsce, ale no nie jest to produkt jakiś szczególnie drogi, ale działa. Wiem, że działa i polecam i będę szukać następnych. Następny serum Bielendy. Super Power Mezzo Serum Retinol. Słuchajcie, to nie jest serum, to jest olejek. I to jest najbardziej oleisty olejek, jaki w życiu stosowałam. Po prostu nie wiem dlaczego, on jest tak niesamowicie tłusty. Nie chce się wchłaniać w ogóle w twarz. Nawet na mojej twarzy, która po prostu wchłania w siebie wszystko, tak ten olejek, po prostu z tym olejkiem moja skóra walczyła. Tu jest napisane 5% retinolu. Nie wiem jakiego retinolu, bo żadne kosmetyki nie zawierają w sobie 5%, bo to by po prostu nam zjadło chyba twarz. Z reguły kosmetyki zawierają 0,5% lub 1% retinolu, tutaj mamy 5%, więc myślę, że to jest jakiś chwyt reklamowy i tu jakiś, może ktoś, kto się zna na chemii, by się przyjrzał temu składowi, to by może rozkminił, o co tu chodzi z tym 5% retinolem, bo dla mnie to jest po prostu jakaś ściema. Ogólnie nie zauważyłam jakiegokolwiek działania tego serumu. Był to olejek, który naoliwiał mi twarz, ale nawet jej jakoś szczególnie nie nawilżał, nie odżywiał. Tak jak po retinolu powinniśmy
zauważyć jakieś działanie przynajmniej rozjaśniające, bo nie mówię, że to ma zniwelować zmarszczki, ponieważ do niwelowania zmarszczek potrzeba używać retinolu przez ładnych kilka miesięcy, nawet rok, więc to na pewno nie możemy tutaj zauważyć jakiegoś efektu przeciwzmarszczkowego po zużyciu jednego i ja tego nie oczekiwałam, ale oczekiwałam przynajmniej rozjaśnienia twarzy i nawilżenia. No i w ogóle nie spodziewałam się, że to jest olejek, myślałam, że to będzie serum, tak jak tamto poprzednie serum z Bielendy, to niebieskie, nawilżające, było świetne, tak to w ogóle dla mnie to jest bubel i nie polecam i nie kupuję. Następne serum, Planeta Organika, czyli rosyjskie kosmetyki, serum kupione w Polsce, to jest serum z żeńszeniem. Mamy tutaj 50 ml produktu. Ono jak na ten kosmetyk rosyjski nie było takie znów bardzo tanie, bo kosztowało coś około 40 zł, a tam większość kosmetyków to się waha między takie 15, 20, 25. Ale jest tutaj 50 ml. Słuchajcie, bardzo mi się to podobało. To jest taki w ogóle miało ciemny, taki brunatny, taki bursztynowy, powiedziałabym, kolor. Trochę lepkie takie, zostawiam taką warstwą lepką na twarzy, chociaż mi to nie przeszkadza, bo na wierzch i tak kładę krem, więc potem to znika. Ale bardzo mi się to podobało, bardzo ładny zapach, bardzo ładnie nawilżało, odżywiało skórę. Myślę, że wrócę do tego serum, bo naprawdę skład był rewelacyjny, mamy tutaj żeńszeń, więc ja wierzę po prostu w to, że wszystko, co zawiera żeńszeń, to musi działać dobrze na skórę. Ogólnie polecam, polecam naprawdę i będę szukała jeszcze raz, myślę, że kupię następnym razem. Dalej, aha, olejek Sanctuary Spa Therapist Secret Facial Oil. To był olejek do twarzy o zapachu różanym, on tutaj, no nie tylko o zapachu, on tutaj też zawiera w sobie olejek różany. Bardzo przyzwoity skład, na pierwszych miejscach były to rzeczywiście same olejki, dopiero gdzieś tam pod koniec jakieś inne dodatki. Bardzo mi się to przyjemnie używało. Używałam tego czasami do oczyszczania twarzy, czasami po prostu tak jak używam olejek. No myślę, że wrócę. Podobał mi się różany zapach. Wiem, że nie każdy lubi różane zapachy. Ja lubię, także mi się ten olejek bardzo podobał. Myślę, że jest podobny do tego olejku z Eveline. Jest taki różany olejek Eveline. Nie pamiętam, czy to jest Eveline, czy ta druga firma, w każdym bądź razie jest w Polsce bardzo podobny olejek do tego, różany. Polecam, ogólnie bardzo fajnie się sprawdzało. Następnie Maniuka Doktor Age Defying Eye Cream. Słuchajcie, Maniuka Doktor to jest jedna z tych firm, które właśnie produkuje kosmetyki naturalne. Można to dokupić w Holland & Barrett, można kupić również w Superdrugu i w Butcie. Ogólnie kosmetyki nie tanie. Całkiem przyzwoity skład, chociaż on nie jest tak do końca naturalny. Trochę tam chemii gdzieś tam przy końcu jest. To jest pierwszy i dotąd jedyny kosmetyk, jaki ja tej firmy używałam. Krem do oczu, pod oczy. No tutaj, co mnie skusiło? Skusiło mnie to, że jest tutaj ten bee venom, czyli jad pszczeli i ogólnie ten krem zawierał również peptydy i bardzo miał dobry skład, natomiast nic poza tym. Ani nawilżenia nie dawał konkretnego, ani po prostu nic innego pod oczami nie robił. Owszem, nie podrażnił, nie spowodował, nie dawał mi jakiejś krzywdy, nie zrobił, ale ogólnie działania żadnego konkretnego, nawet nawilżenia zadowalającego nie dał, także nie polecam. I to jeszcze niby to seria Age Defying, czyli przeznaczona do cery dojrzałej, a moim zdaniem nawet dla młodszych osób ten krem po prostu nie byłby wystarczająco nawilżający. Następny bubel. Bielenda Laser Extreme. Liftingujące serum, zaawansowany korektor zmarszczek pod oczy. No dla mnie to była po prostu woda. Rzeczywiście to ma konsystencję może lekko gęstszą niż woda, ale bardzo ciepłą, bardzo płynną. Tutaj mamy aż, no 15, nie aż, no 15 ml, ale przy tej konsystencji to produkt chyba by starczył na wieki. Ja po prostu już go pod koniec zaczęłam używać na całą twarz, żeby to po prostu zużyć. Ale dla mnie to po prostu to była woda. To nie robiło kompletnie nic. Także nie polecam. Następne mam tutaj dwa produkty Rival de Loop. I to były takie ampułki. Jedna to jest ampułka Hydro, kapsułki pielęgnacyjne. Druga Anti-Age, kapsułki pielęgnacyjne. Te Hydro to jest skóra odwodniona z ginkgo i witaminą E. Te Anti-Age to były z witaminą A i E dla każdego rodzaju skóry.
Wiecie co, no ja kupiłam, bo to kosztowało jakieś grosze i sobie myślę, o, takie fajne ampulki, to może to coś będzie takiego ekstra, ekstra kuracja. No ja potem dopiero jak wróciłam do domu, to przeczytałam sobie ten skład i no to ten skład, no to w ogóle to jest po prostu olej i chemia. I no, to były po prostu takie olejki w kapsułkach. Bardzo tłuste, bardzo mocno nawilżające. One owszem nawilżały całkiem przyzwoicie. Ja to stosowałam na przykład, jak sobie zrobiłam jakiś taki lepszy peeling, lepsze oczyszczanie twarzy i wtedy kładłam taką ampułkę, bo to było bardzo po prostu tłusty olejek. Ale ogólnie to nie zauważyłam jakiegoś innego działania w ogóle tych kapsułek i ten skład w ogóle też pozostawia wiele do życzenia. Także ja chyba tego nie polecam i na pewno nie kupię ponownie. Chociaż widziałam, że dziewczyny się tym zachwycały i znalazłam kilka bardzo pozytywnych recenzji tego produktu. No mi on zupełnie nie przypadł do gustu, także ja ani nie polecam, ani nie kupię ponownie. I tu już mam ostatnią rzecz. Słuchajcie, to jest bardzo małe opakowanie. Ile tutaj jest? 7 ml. Estée Lauder Advanced Night Repair, czyli jest to słynne, wręcz kultowe serum z Estée Lauder na noc, serum naprawczo odżywiające i ogólnie robiące cuda. No, serum jest bardzo drogie i ja się bardzo napaliłam, bo skoro takie dobre, bo skoro tak ładnie rzeczywiście i rozjaśnia, i niweluje zmarszczki, i odżywia, i w ogóle chyba najlepsze, co tylko możemy mieć. No ale serum bardzo drogie, dlatego myślę sobie, kupię sobie najpierw takie małe opakowanie, 7 ml. Ono i tak nie było tanie, jak na tak małą buteleczkę. I bardzo cieszę się, że kupiłam sobie to małe opakowanie, bo wiem już na pewno, że nie kupię dużego, a przynajmniej nie będę do końca życia myśleć, że ach, mogłam sobie spróbować tego serum. Słuchajcie, no dla mnie to jest to bardzo przeciętne serum. Tak jak tutaj mówi się, że to serum powinno przynosić natychmiastowe działanie rozjaśniające, wygładzające, że rano budzimy się z wypoczętą cerą. No ja w ogóle takiego działania nie zauważyłam. Mi to serum nie robiło na twarzy nic. Nawilżenie było, powiedziałabym, przyzwoite, bo używałam serum, które dawało mi dużo lepsze nawilżenie niż to. Także no nie rozumiem tego po prostu, nie rozumiem tego zachwytu i nie rozumiem, dlaczego ono jest takie drogie. Bo po prostu no, ono nie działa, to wszystko. Także nie zachęcam w ogóle, nie wiem, może zachęcam do kupienia sobie małego opakowania, żeby na własnej skórze się przekonać, czy to rzeczywiście jest warte tych pieniędzy, bo moim zdaniem nie jest. I to jest koniec mojej drugiej torby. I zapraszam do następnej. Na razie, cześć.